Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Czas na ostatni już wykład tych rekolekcji. Widzieliśmy najpierw, jak wielka to jest odpowiedzialność zajmować się nieśmiertelnymi duszami ludzkimi, które albo będą na wieki szczęśliwe w niebie, albo pójdą na wieczne potępienie. I my będziemy mieli udział w jednym albo w drugim. Widzieliśmy, jak na poziomie rozumu powinniśmy próbować w tych młodych ludziach zasiać te ziarna prawdy, zasiać ziarna poznania, zachęcić do ciekawości, do zdziwienia, czy doprowadzić do zdziwienia w ten sposób, żeby chcieli zadawać te podstawowe pytania: co, jak, dlaczego, po co, w jaki sposób, tak aby rozum szukał prawdy, aby był w stanie odwrócić się od tego wszystkiego, co tutaj na tej ziemi jest kuszące w ten czy w inny sposób, ale ostatecznie odciąga człowieka od tego jego właściwego celu, od poznania prawdy i dążenia do niej. No i teraz kilka słów właśnie o dążeniu do tej prawdy, czy też dążeniu do dobra. Po tym, jak człowiek poprzez swój rozum, ten wielki dar, poprzez ten wielki dar rozumu rozpoznał, zadał to najważniejsze pytanie i znalazł na nie odpowiedź. Kto jest jego źródłem i kto jest jego celem? Wtedy ten człowiek musi znaleźć jeszcze siłę, żeby faktycznie do tego celu dążyć. Ta siła jest potrzebna, żeby dążyć do jakiegokolwiek celu, który jest trochę bardziej długofalowy, ale oczywiście w kontekście celu ostatecznego, w kontekście tego prawdziwego dobra, w kontekście dążenia do samego Stwórcy, to jest szczególnie istotne, aby mieć tą silną wolę. I o tym sobie teraz na zakończenie porozmawiamy. O silnej woli, o tym, w jaki sposób w tych młodych ludziach tą wolę możemy wypracować. I zwykle mówca powinien zacząć od przedstawienia trudności zagadnienia, że to zagadnienie jest wielce doniosłe i wielce trudne, ale razem jakoś sobie z nim poradzimy. Tak to być powinno, ale ja wbrew kanonom powiem, że w zasadzie jest to bardzo proste. I naprawdę, moim zdaniem, jest to bardzo proste, przynajmniej w teorii. Nie potrzebujemy tutaj tak naprawdę, żeby dobrze, skutecznie, realnie pracować wychowawczo, nie potrzebujemy jakiejś bardzo dogłębnej znajomości psychologii. Nie potrzebujemy godzin spędzonych na wysłuchiwaniu, na rozmowach z naszymi wychowankami. Wszystko to czasem może być w jakimś konkretnym przypadku potrzebne i dobre. Ale co do zasady, nie potrzeba tutaj ani bardzo specjalistycznej wiedzy, ani jakiegoś takiego wyjątkowego zaangażowania, które tak by się od razu rzucało w oczy. Otóż faktycznie, aby szkoła dobrze wychowawczo pracowała, abyśmy my w niej dobrze wychowawczo pracowali, nie potrzeba wiele. W zasadzie szkoła już niejako zrobiła plan działania. I to jest oczywiście nasz regulamin i wszystkie nasze drobne zasady regulujące nasze życie w szkole. I myślę, że to jest kluczowe, żebyśmy rozumieli, że to jest tutaj zasadnicza praca wychowawcza, że to jest zasadniczy materiał wychowawczy, to znaczy środki wychowawcze. Tymi najbardziej podstawowymi i kluczowymi środkami wychowawczymi są zasady, którymi kieruje się nasza szkoła. Są te konkretne regulacje, które nasza szkoła ustanawia. I oczywiście, że nieraz trzeba faktycznie pewnego dodatkowego zaangażowania, że nieraz trzeba z młodym człowiekiem faktycznie porozmawiać, bo jest jakiś problem, który gdzieś tam trzeba rozbroić. Ale w tej naszej zwykłej, codziennej pracy to jest fundament, to jest kluczowy element, który jeśli go zabraknie, to nie będzie mowy o wychowaniu. I dopiero gdy on jest, wtedy te inne dodatkowe środki wychowawcze faktycznie mogą przynieść skutek. A więc przede wszystkim musimy znać
te zasady, którymi nasza szkoła się kieruje. Oczywiście z jednej strony statut, regulamin, ale to są rzeczy, które być może są na pewnym poziomie ogólności, ale te zwykłe, takie nasze codzienne zasady, kwestia tego, kto gdzie przebywa na przerwie, kwestia pewnej punktualności, kwestia naszego sposobu ubierania się, czyli dress code. Te zwykłe, małe zasady, one mają kluczowe znaczenie. Żeby one działały, oczywiście my musimy najpierw je znać. I to jest pierwsze zadanie, to znaczy jak najbardziej zachęcam, no jeśli chodzi o naszych nowych nauczycieli, to oni mogą faktycznie ich jeszcze nie znać, także tutaj oczywiście musimy po prostu zapoznać się z tymi dokumentami. Staraliśmy się większość przesłać, jeśli czegoś komukolwiek brakuje, to zachęcam do sprawdzenia w pokoju nauczycielskim. Większość rzeczy jest wywieszona, jeśli gdzieś nie wiemy, co, jak robić, zawsze można zapytać, czy to którąkolwiek z pań wicedyrektorek, czy można z tym przyjść do mnie. Jeśli chodzi o takie zasady, którymi kieruje się nasza szkoła, no to są rzeczy po prostu kluczowe i to trzeba znać. Po tym, jak już poznaliśmy te zasady, no to trzeba starać się je realnie zastosować. I z jednej strony oczywiście to jest nasz dobry przykład, czyli punktualność chociażby, również przestrzeganie zasad naszego stroju. Z drugiej strony to jest to, co nazywam spokojną konsekwencją, czyli gotowość do tego, żeby po prostu zawsze, niezależnie od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, żeby zwracać uwagę na to, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, żeby stosować te metody, które mamy przewidziane. Jeśli ktoś się spóźnia, to odnotować. Jeśli ktoś nie ma mundurka, to również należy to odnotować, wpisując w dzienniku uwagę. Jeśli ktoś jest nie po swojej stronie, to zwracam na to uwagę, w sensie po swojej stronie. Mam na myśli część męską, część żeńską i uczniów, którzy gdzieś tam przebywają, gdzie przebywać nie powinni. Łatwo jest wtedy, kiedy nam się nie chce, to zlekceważyć. A wtedy, kiedy jesteśmy zezłoszczeni, to wtedy przesadzić, za mocno zareagować, bo coś tam idzie nie tak, jakbyśmy chcieli, bo ktoś się zachował nie tak, jakbyśmy chcieli. To jest ta pokusa, która będzie nam codziennie doskwierała. Ach, dam sobie spokój, bo mi się nie chce. A jestem zdenerwowany, no to wtedy akurat uderzę. Bardzo, oczywiście uderzę w sensie słownie, nie podejrzewam, żeby zdarzało się to aż praktycznie, realnie, fizycznie, ale oczywiście w sensie przesadnych słów, gniewu, złości, to oczywiście również nie działa. Z tym będziemy musieli codziennie walczyć, ale przede wszystkim najpierw zastanówmy się nad tym, jak bardzo ważne jest, żeby to dostrzec, że to jest kluczowa praca wychowawcza, że bez tego dajemy bardzo zły przykład. Jeśli mamy jakieś regulacje i faktycznie wierzymy w to, że one są skuteczne, że to jest potrzebne, żeby człowiek uczył się pewnego porządku, żeby pokonywał swoje zachcianki na rzecz czegoś, co jest po prostu zewnętrznie dobre, co jest zgodne z miłością bliźniego, co ułatwia innym pracę, co ułatwia innym funkcjonowanie i życie. Staramy się tak te reguły ułożyć, żeby one faktycznie były wyrazem miłości bliźniego, tak jak taki zdrowy savoir-vivre jest wynikiem, jest wyrazem zdrowej miłości bliźniego. Tak te nasze regulacje mają być takim wyrazem zdrowej miłości bliźniego, zachęcającym do opanowania również swoich jakichś zachcianek, do właśnie wyrabiania siły woli. Punktualność chociażby jest kluczową rzeczą, jeśli chodzi o siłę woli. To jest moja umiejętność, zdolność do tego, żeby zapanować nad tym czasem. Widzę, żeby patrzeć, pilnować, kiedy ten czas jest, kiedy go nie ma, żeby przewidzieć, zrobić to dokładnie w takiej kolejności, jak trzeba, żeby to zadziałało. To wymaga opanowania, a opanowanie wymaga siły woli. Wymaga to czasami pokonania jakiejś tam zachcianki. Kwestia strojów również podobnie. Łatwo jest właśnie, nie chcę się, a nie mam, nie mogę znaleźć, to przyjdę tak i tam nauczyciel przymknie później oko albo i tak nie będzie tak źle. To jest
To są pewne zachcianki, to są pewne pokusy, które będą się pojawiały i naszym zadaniem jest w takiej sytuacji właśnie reagować. Jeśli ustanawiamy jakieś zasady, a później ich nie przestrzegamy, no to dajemy bardzo zły przykład. Jeśli reagujemy tylko czasem i tylko niektórzy i jeszcze na dodatek w złości, no to dajemy wtedy przykład taki, że no to w zasadzie ważne jest, kto jest w jakim humorze. Bo jak nauczyciel jest akurat w dobrym humorze, to przymknie oko, a jak nie, to nie. No i to jest praca dokładnie kontrwychowawcza. To znaczy, to nie uczy człowieka tego, że to, co jest dobre, będzie nagrodzone, to, co jest złe, jest ukarane, tylko to uczy człowieka, że trzeba tak kombinować, patrzeć, kto akurat jest tam w dobrym humorze, temu to może lepiej nie iść na oczy, a z drugim można bez problemu, i drugiemu można się bez problemu pokazać. I oczywiście, gdy przyzwyczajamy również, jeśli lekceważymy takie nasze zasady, regulacje, przyzwyczajamy młodego człowieka do tego, że zasady wprawdzie są, ale nie są wcale istotne. I to w kontekście, to się przenosi bardzo łatwo na prawo Boże. I później bardzo łatwo jest podobnie podchodzić do przykazań samego Stwórcy, do tego, do czego jesteśmy zobowiązani. No jakieś tam obowiązki wprawdzie są, ale bez przesady, tak? Jakieś obowiązki wprawdzie są rodzinne później, ale bez przesady. Człowiek, który do takich rzeczy się przyzwyczaja przez całe swoje życie, że no, rodzice coś mówią, ale mogę robić jak chcę, szkoła coś mówi, ale mogę robić jak chcę i tak dalej, no to się tak do tego przyzwyczai i później będzie tak całe życie żył. Pan Bóg coś mówi, ale mogę robić co jak chcę, państwo coś mówi, ale będę robił jak chcę, przysięga małżeńska coś mówi, ale będę robił jak chcę. To człowieka przyzwyczaja do lekceważenia tego, do czego się zobowiązał albo do czego jest zobowiązany. Oczywiście nie poruszam tutaj kwestii przepisów, które w jakiś sposób są szkodliwe i niewłaściwe. Takich mam nadzieję, że w naszej szkole nie ma. Pamiętajmy o tym teraz na zakończenie, żeby nigdy nie stracić sprzed oczu tego połączenia pomiędzy tymi małymi, codziennymi rzeczami, pomiędzy również ćwiczeniem dzieci w kulturze osobistej. Mamy konkretny system kar i nagród, mamy cały szereg ostrzeżeń, to znaczy jest nagana wychowawcy, nagana księdza lektora. Gdy jest jakakolwiek poważna rzecz, gdy widzimy, że ktokolwiek robi coś złego, zwracajmy na to uwagę. Jeśli to jest coś trochę większego, zwracajmy się do wychowawcy, że tutaj jest powód, żeby na przykład właśnie udzielić tej nagany wychowawcy. Te rzeczy muszą działać, to znaczy to, co dobre, musi być nagradzane, to tu również jest bardzo istotne, to znaczy można wpisywać i pozytywne uwagi w dzienniku i wpisywać je również w pokoju nauczycielskim na tej tablicy korporacyjnej, tam jest takie specjalne miejsce, żeby zapisywać jakieś pozytywne uwagi. To jest miejsce na raczej drobne rzeczy, ale wszystko to, co dobre i to, co złe, starajmy się to dostrzegać i z jednej strony i karać, i nagradzać, dawać te przykłady tego, że to faktycznie to, co jest zrobione, jest dostrzeżone, to, co jest dobre, będzie nagrodzone, a to, co faktycznie jest szkodliwe, będzie ukarane. Kwestia uczestnictwa we mszy świętej, zachowania na tej mszy świętej, stroju na mszy świętej i kwestia naszego przykładu i pilnowania tego wszystkiego. Człowiek, który, nauczyciel, który tych rzeczy pilnuje, wypełnia swój prosty obowiązek. Działa w prosty sposób wychowawczo. Nauczyciel, który te rzeczy zaniedbuje, jeśli widzi, że uczniowie robią coś złego, a nie reaguje. Jeśli nie reaguje, czy na zły strój, czy na złe zachowanie, czy na jakiekolwiek łamanie jakichkolwiek tych zasad, które mamy, działa dokładnie kontrwychowawczo. Daje przykład człowieka, któremu się nie chce. Jest coś, trzeba pokazać, że to jest dobre, a to złe, ale mi się nie chce, bo to wymaga jakiegoś tam wysiłku, bo to wymaga jakiegoś trudu. I oczywiście nie o to chodzi, żeby teraz chodzić cały czas w takim napięciu i śledzić, tak skanować, czy tutaj przypadkiem nie ma jakiegoś wykroczenia, bo ja koniecznie muszę się przyczepić. Oczywiście takie rozwiązanie jest zupełnie patologiczne i to do niczego nie prowadzi. Nie o to chodzi, żeby się jakoś napinać z tego powodu, ale oczy otwarte cały czas musimy mieć i tą świadomość, że ja muszę reagować. Jak najbardziej na dobro warto reagować również pochwałą, ale jeśli ktoś robi coś faktycznie, co jest niezgodne z naszymi zasadami, to po prostu trzeba na to zwrócić uwagę, czy po prostu niezgodne z kulturą osobistą.
Mieliśmy jak najbardziej, no, pewnie wszędzie to się zdarza, gdzie są ludzie, a może gdzie są młodzi ludzie szczególnie, wiele takich przypadków, gdzie słyszeliśmy o niewłaściwych zachowaniach uczniów, czy niekulturalnych zachowaniach uczniów. Czy zareagowaliśmy? To jest pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać. Czy jeśli widzimy, jeśli słyszymy coś niewłaściwego, albo widzimy brak reakcji właśnie na przykład tego ucznia, który nie pozdrawia osoby dorosłej, czy widząc to zareagowaliśmy, czy zwróciliśmy na to uwagę, czy daliśmy w ten sposób ten dobry przykład, czy wskazaliśmy na to, co jest dobre, a co złe. I pamiętajmy, że no właśnie, tak jak mówiłem w ostatniej nauce, człowiek ma trochę sobie ze zwierzęcia i trochę z anioła. I ta część, która jest bardziej zwierzęca, potrzebuje wyrobienia pewnych przyzwyczajeń. I ta część bardziej z anioła potrzebuje rozumieć, dlaczego te przyzwyczajenia są dobre. Dlatego to trzeba też uczniom wyjaśniać, dlaczego to jest ważne, żeby oni rozumieli, dlaczego pewne rzeczy są dobre, dlaczego mundurek jest dobry, dlaczego spóźnianie się jest złe, dlaczego wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam są, dlaczego one są dobre. A żeby im to wytłumaczyć, my sami musimy to rozumieć. Także my sami najpierw się w to musimy wgryźć, zrozumieć po to, aby potrafić to wytłumaczyć. Ale z jednej strony oni muszą to rozumieć, dlaczego te rzeczy są dobre, ale z drugiej strony to, że zrozumieją, nie oznacza jeszcze, że będą faktycznie w stanie to robić, bo człowiek potrzebuje wyrobienia pewnych przyzwyczajeń, wyrobienia pewnych nawyków. I człowiek ma tendencję do tego, żeby iść po najmniejszej linii oporu. Jeśli widzi, że nie jest coś pilnowane, że nie, nauczyciele, na przykład połowa nauczycieli nie pilnuje tego, gdy uczniowie są nie po swojej stronie albo nie pilnuje mundurków, albo czegokolwiek innego, no to najłatwiej jest właśnie iść zawsze po tej najmniejszej linii oporu i nie zadawać sobie niepotrzebnego trudu, jeśli nie jest to wystarczająco konsekwentnie pilnowane. Będziemy mieli w tym roku wielu, to 60, ponad chyba 60 uczniów stacjonarnych, nowych w naszej szkole. To jest naprawdę dużo, to oznacza, że znaczący procent uczniów no, nie będzie wiedział do końca, jak się zachować. Oczywiście to wymaga od nas też pewnej cierpliwości, no bo oni nie będą wiedzieli, im trzeba po prostu to mówić, wskazywać, pokazywać, ale to będzie też w tym sensie wyzwanie, że trzeba ich faktycznie wprowadzić, od samego początku wprowadzać do tego, jakie są zasady w naszej szkole, gdzie się przebywa, gdzie się nie przebywa, gdzie kto przebywa, jak się zwracamy, jak się nie zwracamy. Kwestia również kultury osobistej tutaj może być bardziej istotna, czy bardziej wymagająca korekty. To wszystko, na to wszystko musimy mieć te oczy otwarte i pamiętajmy, że to nie jest czepianie się i nasze nastawienie też takie musi być, że to są rzeczy, to jest wyrabianie dobrych nawyków. W ten sposób robimy dla nich to, co najlepsze. W ten sposób staramy się wyrobić w nich te przyzwyczajenia, które ich ostatecznie do nieba mają zaprowadzić, bo dobre przyzwyczajenie, jeśli jest zrozumiane, jeśli człowiek widzi, tak, faktycznie, to jest korzystne dla mnie, żebym się zachowywał w ten i w ten sposób, nawet jak to jest trudne, a człowiek, który zasadniczo ma dobrą wolę, jest w stanie te rzeczy dostrzec, ten człowiek ma szansę wyrobić sobie cnotę, czyli tą zdolność do świadomego, dobrowolnego wykonywania z łatwością tych dobrych uczynków. I o to nam chodzi, żeby takich ludzi stworzyć. Ludzi, którzy widzą dobro i którzy są mają łatwość w jego pełnieniu, a łatwość mogą uzyskać tylko poprzez powtarzanie, a nie uzyskają tej łatwości, jeśli my nie będziemy ich przez jakiś czas za nimi chodzić i pilnowali ich, żeby powtarzali te dobre czynności, żeby powtarzali punktualność, powtarzali pewien porządek, powtarzali tą kulturę osobistą, to znaczy zachowania zgodne z kulturą osobistą. Oni nie wyrobią w sobie tego, jeśli my nie będziemy właśnie nad nimi trochę stali i ich pilnowali. Powtarzali, że to trzeba i w ten sposób, i tak to trzeba zrobić. Znowu, bez gniewu, bez złości, to do niczego nie prowadzi, bez jakiegoś napięcia. To musi być spokojne, ale konsekwentne. Spokojne, bo to jest normalne, że niekoniecznie potrzeba złości, żeby łamać te zasady. Człowiek idzie po tej najniższej linii oporu, po prostu. Nie ma tutaj powodów, żeby się jakoś złościć, jeśli ktoś robi coś niewłaściwego, jeśli nie są to rzeczy jakieś bardzo poważne, ale jest powód, żeby zareagować, a więc konsekwencja, ale zawsze ze spokojem. I oczywiście i w jednym, i w drugim przypadku, to znaczy
i przy ćwiczeniu rozumu, i przy ćwiczeniu woli. Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że wszystko to robimy po to, żeby właśnie zapalić te gwiazdy na Bożym firmamencie. To nie jest dla naszej chwały. To nie jest po to, żeby to tak ładnie wyglądało. To nie jest taka tresura, że chcemy właśnie, żeby dzieci były takie ułożone, bo będzie to fajnie wyglądało, ładnie, jak tak sobie w mundurkach idą jedni tam, drudzy tam i pozdrawiają, to będzie takie właśnie takie ładne. Nie jesteśmy estetami, nie w sensie, możemy być estetami, ale nie jesteśmy w tym sensie estetami, że to jest dla nas najważniejsze, że musimy zadbać właśnie o to. Tutaj chodzi o to, że to jest dla nich dobre i że to ich doprowadzi do ich celu ostatecznego, czy może im pomóc w dotarciu, w odnalezieniu, w dotarciu, znalezieniu siły do tego dotarcia, do celu ostatecznego, do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I znowu właśnie tego celu nie musimy szukać daleko. Bóg nie jest tym odległym bytem abstrakcyjnym, tą odległą pełnią bytu, której nikt nie widział. Bóg stał się człowiekiem, ukrywa się pod postacią chleba, przychodzi do nas w każdej mszy świętej i jeśli chcemy te dusze do Niego prowadzić, to musimy przede wszystkim przy Nim trwać. I to jest ta ostatnia, lecz wielka myśl tych rekolekcji. Przede wszystkim trwajmy tutaj przy Panu naszym Jezusie Chrystusie. Bądźmy często tutaj w kaplicy. To też jest dobry przykład dla naszych dzieci w wolnej chwili, po lekcjach, przed lekcjami. Pamiętajmy, żeby przyjść Pana Jezusa, przeprosić, podziękować, powiedzieć Mu o tym, co nas boli, co nas cieszy. To jest piękna modlitwa, swoją drogą temat na inne rekolekcje. Modlitwa, w której po prostu mówimy Panu Jezusowi właśnie, co nas boli, co nas trapi, co nas cieszy, czego się boimy, czego oczekujemy. Starajmy się chociażby na chwilę często tutaj przyjść, oczywiście również na naszą poranną mszę świętą o godzinie 7:15. Jeśli tylko ktoś może, zapraszamy codziennie od poniedziałku do czwartku o 7:15. Jest tutaj msza święta, w której część rodziców uczestniczy, w której część uczniów uczestniczy i w której część nauczycieli również uczestniczy i na którą jak najbardziej zapraszam. Czasami, jeśli możemy, ten czas mamy, to naprawdę lepiej czasu nie wykorzystamy niż właśnie tutaj. Lepiej tej baterii nie naładujemy. Nie mam na myśli po prostu jakiejś energii takiej, że będę miał siłę do pracy, tylko tej nadprzyrodzonej energii, tej, która ma właśnie później te dusze zapalać, która ma sprawić, że będziemy w stanie te dusze do Pana Boga prowadzić. Pamiętajmy o tym, że do Stwórcy prowadzimy i On nie jest daleko, On nie jest odległy. Tutaj w każdej chwili możemy przyjść, bo bez tego, jeśli tego elementu nie będzie, tego końcowego, jeśli nie będziemy blisko tabernakulum, to prędzej czy później ta walka będzie przegrana. Te wszystkie punkty, o których mówiłem, one prędzej czy później pójdą w zapomnienie. Z czasem jadąc tutaj już nie będziemy pamiętali, że jedziemy, żeby robić te wielkie rzeczy. Z czasem już nie będziemy w stanie budzić tego zadziwienia, bo ten świat gdzieś tam nas wchłonie i sami nie będziemy tym wszystkim zaciekawieni, tylko będziemy tak mówili. No i z czasem oczywiście też my pójdziemy po najmniejszej linii oporu i nie będzie nam się chciało konsekwentnie, czy spokojnie pilnować zachowania naszego regulaminu, naszych zasad obowiązujących w szkole, jeśli tutaj nie będziemy regularnie przy naszym Stwórcy. No bo to też coś pokazuje. Jeśli Bóg jest z nami, jeśli jest tak blisko nas, a nam się nie chce do Niego przyjść, no to znaczy, że nasza miłość jest słaba. A jeśli nasza miłość do Boga jest słaba, jak mówi święty Jan, jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, gdy nie potrafisz, gdy nie kochasz bliźniego, który jest blisko ciebie. No, może trochę odwracając ten cytat, człowiek, który nie kocha Pana Boga, nie przyjdzie tutaj do tabernakulum, nie pokaże tej miłości Panu Bogu, z czasem straci tą motywację, żeby poświęcać się, żeby codziennie praktykować te cnoty, żeby poświęcać się dla dobra tych naszych dzieci. A więc wszystko, co powiedziałem, będzie na marne, jeśli o tym punkcie nie będziemy pamiętali. Ja nie chciałbym, żebym to wszystko mówił na marne, także pamiętajmy o tym, żeby tutaj przyjść przez chwilę chociażby, pomodlić się
może codziennie, jeśli tylko się uda. Czasem przyjdźmy na mszę świętą i pamiętajmy o tym wszystkim, o tym wielkim powołaniu, wielkiej odpowiedzialności, o tym, że mamy za zadanie rozpalić te umysły, zasiać w nich ziarna tej prawdy i wzmocnić wolę, wyrobić dobre przyzwyczajenia połączone ze zrozumieniem, dlaczego są one dobre, czyli właśnie wyrobić cnoty, sprawności, umiejętności, które pozwalają z łatwością spełniać dobre uczynki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na zakończenie krótką odmówimy modlitwę. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.